Przed 6 laty wpadła mi do głowy taka idea, żeby popularyzować szachy w powiecie bialskim. Popularyzacja szachów poprzez organizowanie turniejów szachowych. I uznałem, że najlepszym takim pomysłem będzie zorganizowanie Bialskiej Ligi Szachowej w taki sposób, żeby poszczególne turnieje, które wchodzą w skład ligi, były rozgrywane w różnych miejscowościach naszego powiatu. Po to, żeby zaszczepić ideę gry w szachy w tych miejscowościach. I na początku były to 4 miejscowości: Łomazy, Biała Podlaska, Międzyrzec i Terespol. W tym roku mamy już 5, bo doszedł jeszcze Konstantynów, a w przyszłym roku zamierzamy rozszerzyć o kolejną, bo już wójt z gminy Rokitno zgłosił akces i koniecznie chce, żeby taki turniej u niego przeprowadzić, co z całą pewnością zrobimy. Dużo młodych ludzi gra w szachy. Tak, impreza z roku na rok zyskuje na popularności. W pierwszych turniejach w całym cyklu grywało około 100 osób. W tej chwili po 4 już mamy 268, a jeszcze mamy jeden turniej w Konstantynowie, także ilość zawodników przekroczy z całą pewnością 300 osób. Jak są te turnieje zorganizowane? Na czym polegają? Co dalej? Co ze zwycięzcami? Jakie są nagrody? Tegoroczny cykl rozgrywek jest prowadzony w 8 kategoriach z podziałem na dziewczęta i chłopców, a więc szkoły podstawowe klasy 1-3, 4-6, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. I tutaj te puchary, które widzimy, to są dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Każdy z zawodników otrzymuje ponadto pamiątkowy dyplom, jak jesteśmy w stanie, to jakąś tam nagrodę książkową, książki o tematyce szachowej przeważają, aczkolwiek zdarzają się też i inne. Jest to w kwestii uznania zawodnika czy osoby nagrodzonej, która po prostu wybiera sobie taką nagrodę. Możemy powiedzieć o jakichś sukcesach? Co osiągamy na tym polu sukcesów jako Podlasiacy? Na tym polu są zawodnicy, którzy grywają, tacy, którzy mają trenerów, szczególnie z Międzyrzeca. I oni uczestniczą w rozgrywkach rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski, oczywiście w swoich kategoriach wiekowych. Tutaj zaczynali. W tej edycji też kilka osób grywało, ale moją taką ideą przewodnią jest nie kreowanie arcymistrzów i mistrzów szachowych, ale doprowadzenie do czegoś takiego, że poprzez szachy młodzież się rozwija i łatwiej jej zdobywać wiedzę, łatwiej się rozwijać, łatwiej się uczyć, lepsze szkoły kończyć, lepsze zawody zdobywać, bo jest bezpośrednie przełożenie, bezpośrednia korelacja pomiędzy tym, co dzieje się na szachownicy, a sukcesami w życiu. Sam wójt stwierdził tutaj w rozpoczęciu, że rzeczywiście szachy może nie mają tak dużej tradycji jak inne dyscypliny sportowe w gminie, ale chyba to co widzimy, to jest dobra podstawa do tego, żeby zacząć akurat szachy w gminie Konstantynów. No myślę, że tak. Ten turniej w zasadzie jest organizowany tylko z naszym udziałem, ale może z niedużym zaangażowaniem zawodników z naszej gminy, ale przypomnę, szachy mają swoją historię. Przez wiele, wiele lat były rozgrywki prowadzone w naszym dawnym gminnym ośrodku kultury, gdzie były różne grupy wiekowe, starsze osoby przychodziły i grali w szachy do późnych godzin wieczornych, także były to naprawdę bardzo fajne imprezy. Przez wiele lat ta impreza, ta dyscyplina była tak troszeczkę pomijana, ale od kilku lat pojawili się zawodnicy z naszej gminy, którzy zaczęli zdobywać bardzo dobre wyniki, osiągnięcia i wyniki na terenie nie tylko naszego powiatu, ale również w kraju i chyba zaszczepili tego bakcyla, żeby te szachy jednak tutaj propagować i rozwijać. I jest szansa, że chyba ten kierunek będzie przyjęty. Prawda. Przypomniałem sobie, przecież nawet jedno ze stypendiów sportowych chyba właśnie w kategorii szachy. Tak jest, między innymi za szachy, za zajęcie drugiego miejsca w swojej grupie wiekowej na Mistrzostwach Polski. Kuba Niczyporuk zdobył i on jest tutaj dzisiaj też zawodnikiem, jest ze swoją mamą, ale tak się przyjrzałem, jak on gra, to niestety ja znam ruchy, jak się po polu poruszać poszczególnymi pionkami, ale tego tempa to bym na pewno nie wytrzymał, po 2 minutach pewnie byłbym
osobą przegraną, ale cieszę się, że bardzo fajnie młodzi ludzie przychodzą, są nawet uczniowie drugiej klasy szkoły podstawowej, że chcą grać, chcą tą dyscypliną się zajmować, a my zrobimy wszystko, żeby ich wspierać, pomagać, bo nie jest to dyscyplina droga, sprzęt nie jest wymagający i drogi, więc myślę, na pewno będzie stać gminę Konstantynów, żeby tą dyscyplinę rozwijać. Gdzieś jeszcze proponuję, w takim razie to już inicjatywa Radia Viper, nasz pomysł na Państwa realizacja, gdzieś na środku placu, gdzieś w Konstantynowie, dużą szachownicę, to byłby też dobry pomysł. Myślę, że pomysł jest dobry, to może być na środku placu, albo może być gdzieś na jakimś innym terenie utwardzonym i mogą być tak zwane szachy chodzone. W Pałacu Platerów na przykład. Najlepiej by było tak, może być i tam. Zapraszamy do gminy Konstantynów, u nas się dużo dzieje, imprez sportowych jest dużo, a myślę, że tutaj trzeba zachęcić jak najwięcej osób, mieszkańców naszej gminy, żeby spróbowały szachów, bo jest to fajna gra.